Namaste. Maria Bukardi z tej strony. Bardzo miło powitać Cię na naszym kolejnym spotkaniu, gdzie porozmawiamy o tym wszystkim, co dokładnie teraz ważne, co pomoże Ci na Twojej dalszej drodze rozwoju świadomości, podwyższenia wibracji, pokonania mroku, by Twoje życie rozświetliło światło szczęścia, spełnienia, radości, miłości i obfitości. Nasze dzisiejsze spotkanie powinno odbyć się w środę i mam nadzieję, że jeszcze siła wyższa pomoże mi załadować ten film tak, aby był w środę dla Ciebie dostępny, ponieważ środa to naturalnie dzień Merkurego, czas inspiracji, motywacji i komunikacji. Naszą tradycją były spotkania co środę. Aktualnie maleńka przerwa nie pozwoliła nam się spotkać w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach. Spotkaliśmy się zawsze tylko w czwartki na naszych ceremoniach, które są bardziej odświętne, bardziej wzniosłe, mają inny cel niż spotkania w środę, ale może krok po kroku. Naturalnie, zgodnie z tym, co możliwe, będziemy widzieć się co jakiś czas i będę odpowiadać na wszystkie ważne pytania, na to wszystko, co Cię porusza, a także omawiać w takiej lekkiej rozmowie, jak zwykle, to, co uważam, że w danym momencie jest szczególnie ważne, na co warto zwrócić uwagę, by zrealizować idealną wizję Twojego życia. I tak ostatni czas był bardzo wyjątkowy i dlatego po długiej przerwie spotykamy się ponownie. Ostatnie nasze spotkanie, które miało największą moc, to 123. ceremonia. Widzieliśmy się naturalnie tutaj, na mitycznej Atlantydzie, tylko że w troszeczkę innym miejscu i rozmawialiśmy o tym, jak aktywować siłę wojowniczki, wojownika, w Tobie, aby z radością i lekkością pokonać wszystkie przeszkody na drodze do Twojej idealnej wizji życia, do jej realizacji, by wszystko to, czego pragniesz, stało się Twoją rzeczywistością. Następnie tydzień później, w kolejny czwartek, widzieliśmy się na 124. ceremonii u szczytu Diamentowej Piramidy. Pamiętasz? Spotkanie z białym skrzydlatym koniem. Pegazem, czyli jak pokonać negatywność. Przekazałam Ci wszystko to, co ważne, z czego możesz korzystać w każdym momencie, gdy tylko sieć mroku, jakakolwiek niska wibracja próbuje Cię zahamować na Twojej drodze, zatrzymać i zablokować, to spotkanie będzie Ci zawsze pomocą, zawsze wsparciem i jest idealne i dla Ciebie, i dla Twoich dzieci, i dla Twoich przyjaciół, dla Twoich znajomych, bo możesz tą wiedzę wykorzystać, by uwolnić siebie z negatywności albo bliską Ci osobę. Robisz to dokładnie tak samo, tylko że zamiast rozbijać sieć mroku w Tobie, rozbijasz tą sieć, która oplątała tą osobę, która jest dla Ciebie ważna, która jest Ci bliska, a która może nie interesuje się takimi tematami, o nazwijmy to tak, jakby to było coś dziwnego. W przyszłości wszyscy będziemy się zajmować tymi tematami, nie tylko my, ale całe otoczenie, wszyscy ludzie na Ziemi, bo stanie się to normalną rzeczywistością, codziennością. Ale jeszcze w tym momencie przejścia, gdzie mrok wycofuje się z Ziemi, zanim rozpocznie się tak zwany złoty wiek, to jeszcze pewne tematy są tabu. Ale już niedługo. Następnie, po naszym 124. spotkaniu, po 124. ceremonii, mieliśmy bardzo wyjątkowy czas. Nie tylko dla mnie, ale również dla Ciebie. Naturalnie, 89. rytuał dla Matki Ziemi. Moje sprawozdanie osobiste jeszcze przekażę dla Ciebie w kolejnych dniach. Ja tylko mój głos pozwoli mi dłużej mówić i z głębszą taką pozytywną, piękną wibracją. W tej chwili jest troszeczkę skrzeczący, co słychać? To wtedy opowiem Ci wszystko dokładnie, co wydarzyło się na naszym 89. rytuale dla Matki Ziemi, a wydarzyło się bardzo dużo. Była to pełnia księżyca, pełnia żniw, czyli zbieranie plonów i tak nastąpiło ogromne uderzenie w istoty mroku, w istoty demoniczne tutaj na Ziemi i kolejna taka
fala światła, która zmusza je do wycofania się. Powolutku, powolutku, nie chcą tej ziemi opuścić, ale wszyscy pracujemy nad tym, aby stało się to jak najszybciej, abyśmy wreszcie wszyscy mogli żyć w szczęściu, spełnieniu, miłości, radości, obfitości i w pełni wysokich wibracji. Oczywiście pełnia księżyca to był nie tylko nasz 89. rytuał dla Matki Ziemi, nie tylko rytuał świec intencyjnych, ale również moje bardzo symboliczne 44. urodziny. I wszystkie rzeczy wokół mnie wskazywały właśnie na tą wibrację. Czwórka, jak wiesz, to ograniczenia, blokady, ale również ma ona bardzo piękne, pozytywne znaczenie jako solidny fundament. Budujemy solidny fundament, a na tym solidnym fundamencie dopiero budujemy nasze królestwo. To symboliczne 44 miało jednak wpływ nie tylko na mnie, na moje życie, na rozpoczęcie nowego czasu, ale również na nas wszystkich dookoła, bo 4 plus 4 to oczywiście 8. Było bardzo dużo zbiegów okoliczności, jak na przykład dokładnie na moje urodziny przybyła asteroida o nazwie 2011 ES 4, czyli znowu mamy to symboliczne 44, ale również wszystko później wyglądało bardzo wyjątkowo. I tak jak uderzyliśmy w sieć mroku na 89. rytuale dla Matki Ziemi, tak istoty demoniczne zaczęły skomleć, chować się po kątach, ale gdy to pierwsze uderzenie mieliśmy za sobą, to później próbowały kąsać dwa razy mocniej. I stąd mój wpis na blogu: nie daj się, tylko głowa do góry, by ci korona z głowy nie spadła. Ja dzisiaj nie mam materialnej korony, ale mam niematerialną. I działaj w tym, co jest dla ciebie ważne, aby realizować wszystkie twoje marzenia i wszystkie twoje cele. I popatrz, nie ma przypadków, że dokładnie przez cały tydzień byłam wyłączona, czyli i fizycznie, i materialnie, ale również technicznie, bo jak wiesz, moja strona nie działała tak, jak powinna. Jednak w tym momencie wszystko udało mi się pokonać, pokonać cały mrok, usunąć wszystko, posprzątać i idziemy dalej, błyskawicznie, jeszcze szybciej niż wcześniej. 89. rytuał dla Matki Ziemi, później ta przerwa tygodniowa i dokładnie w czwartek, czyli jutro, spotykamy się na 125. ceremonii. To będzie tak wyjątkowe spotkanie. Wiesz dlaczego? Bo to jest moment, gdzie pokażesz światu twoje prawdziwe oblicze. Zrzucisz wszystkie maski, wszystkie role, które może jeszcze grałaś, grałeś lub grasz w ciągu dnia codziennego. Staniesz się naprawdę sobą, odczujesz twoją indywidualność i niepowtarzalność. Jutrzejsza ceremonia w tym ci niesamowicie pomoże. To będzie taki klucz w tajemniczenie na najwyższym poziomie, jak odkryć, kim naprawdę jesteś, ale na jutrzejszej 125. ceremonii będzie również coś niezwykle ważnego. Jak zdemaskować innych? No taki temat na czasie dzisiaj, prawda? Jak zdemaskować innych, czyli zobaczyć ich prawdziwe oblicze? Nie zawsze jest tak, że ktoś zakłada maskę, ponieważ jest negatywny, zły, chce nas wykorzystać i oszukać. Czasami ludzie zakładają maski ze strachu. I dokładnie jutro poznasz tą różnicę i dam ci dokładne wskazówki, co zrobić, jak pomóc bliskim ci osobom, ale również sobie, zrzucić maski, które zakładamy ze strachu, czyli jak pokonać ten strach, niepewność, obawy, jak nie bać się krytyki innych, jakie ma to symboliczne znaczenie, ale również jak odkryć maski innych ludzi, które zakładają, aby cię oszukać, czyli pokazać ci zupełnie inne oblicze, niż skrywa się w rzeczywistości. Bardzo ważne spotkanie. Uważam, że jedno z najważniejszych w ostatnim czasie. Bądź więc na czas, a jeżeli nie dasz rady być w czwartek o godzinie 20:20 zaczynamy, to naturalnie każdą ceremonię zawsze możesz obejrzeć w archiwum. Są dostępne dla ciebie 24 godziny na dobę. Potrzebujesz tylko i wyłącznie dostęp na prawie tydzień, na miesiąc lub na rok.
Czy masz dostęp na tydzień, czy na miesiąc, czy na rok? Masz dostęp do wszystkich moich książek, wszystkich ceremonii, wszystkich transmisji, wszystkich słuchowisk, wszystkich e-booków i audiobooków. Czyli czy za 33 zł, czy za 111, czy za 1111, wszystko leży u Twoich stóp. Wystarczy tylko z tej wiedzy korzystać. A jest ona przedstawiona tak prostymi słowami, że każdy może ją zastosować w swoim życiu. I pamiętaj, unikamy takiego działania jak większość ludzi tutaj na Ziemi, że oglądamy wszystko tylko to, co nowe i aktualne, nowości, ale wracamy do tych starszych spotkań, bo tam jest ukryta niesamowita wiedza, która zawsze będzie Ci pomocą w każdym momencie. I dzisiaj, i jutro, i za 10 lat, i za 20, i może nawet za 50 lat będzie ona jeszcze aktualna. No, ale dlaczego spotykamy się dzisiaj? Tak, abyś widziała mnie, abyś mnie widział, bo będziemy dzisiaj mówić o tym, co przed nami. Czyli przed nami nie tylko nasze 125. spotkanie, ale również nów księżyca w Pannie i duży rytuał świec intencyjnych, aby coś nowego rozpocząć, od czegoś się uwolnić, jeżeli potrzebujesz ochrony, oczyszczenia, ale następnie mamy 22 września i to zamyka ten wyjątkowy cykl wokół moich urodzin, Mabon, czyli naturalnie równonoc jesienną, gdzie zaczyna się bardzo wyjątkowy czas i jest to nasz rytuał wspólny, tarcza ochronna na miesiące zimowe, gdzie te dni już będą krótsze, a noce dłuższe i już nie będzie tak pięknie i kolorowo i istoty mroku uderzą ze zdwojoną siłą. Ale dokładnie teraz, aż do 22 września, mamy bardzo wyjątkowe przesłanie i dlatego widzimy się dzisiaj. Mamy jedno wspólne zwierzę mocy. Jak wiesz, w Twoim miejscu mocy na mojej stronie www.bucardimaria.com masz Twoje miejsce mocy. Gdy się logujesz, gdy zakładasz konto albo się logujesz, to zawsze w środku masz wszystko to, co ważne, muzykę inspirującą, przesłania inspirujące i również przesłania na dany czas. I w tym momencie wydarzyło się coś bardzo wyjątkowego, co jakiś czas coś takiego ma miejsce, że dokładnie do 22 września mamy wszyscy jedno wspólne zwierzę mocy. Zwierzę mocy, które jest tak szczególne dla mnie osobiście, że gdy będę dzisiaj o nim rozmawiać, to aż serce mi wzrasta, ponieważ to zwierzę mocy pomagało mi przez wiele, wiele lat pokonać negatywnych, złych ludzi, zawistnych ludzi, ludzi, którzy robili na mnie rytuały czarnej magii, ludzi, którzy za wszelką cenę chcieli mnie zatrzymać w mojej misji niesienia światła, szczęścia i spełnienia, odkrywania niepowtarzalności w każdej istocie, pomagania innym tutaj na Ziemi. A tym zwierzęciem mocy, które jest aktualnie na ten czas i dla Ciebie, i dla mnie, znów się pojawia, i dla wszystkich innych osób, które w odpowiednim momencie będą na mojej stronie i przeczytają to przesłanie, jest szerszeń. Szerszeń, ten insekt, który budzi w wielu ludziach strach, niepewność, przerażenie. To jest jeden z insektów, które mnie fascynowały od małego dziecka. Te olbrzymie osy, to jest rodzina osowatych, takie wielkie, jak wlatywał ten szerszeń do pokoju, to aż mroziło krew w żyłach i ta ich niezwykła inteligencja. Zawsze, gdy szerszeń wleciał do pokoju i nie było aktualnie w tamtych czasach wibracji telefonów komórkowych, które mogłyby zakłócać sygnały, którymi insekty się komunikują, to zawsze obleciał ten pokój i wylatywał dokładnie przez to samo okno, nawet jeżeli byłoby kilka otwartych. Inteligencja tego zwierzęcia mocy, a raczej tego insektu, jest ogromna i jest ono symbolem mądrości, mądrości wyższej, jak i same kolory, które nosi. Zwróć na to uwagę, że ma bardzo dużo złotego. Mądrość wyższa. Szerszeń. Normalnie mam w zwyczaju przygotowywać dla Ciebie audiobooki, czyli słuchowiska, które dotyczą zwierząt mocy, ale niektóre szczególne zwierzęta mocy zasługują na to, aby
omówić je w formie filmu. I takim właśnie zwierzęciem mocy jest szerszeń, dlatego że w większości w internecie znajdziesz nieprawdę, kłamstwa, złe informacje, niezgodne z prawdą i tak jak ta fama niesie się za szerszeniem przez wszystkie pokolenia, tak i pokutuje do dzisiaj. I dlatego spotykamy się dzisiaj i opowiem Ci o tym wyjątkowym zwierzęciu mocy, które pomoże Ci pokonać strach, walczyć o prawdę, o Twoją wewnętrzną prawdę, o prawdę Twojego serca i pokonać wszystkich złych ludzi. Ich zawiść, nienawiść, plotki, fałsz i całą tak zwaną konkurencję, nie ma konkurencji, ale niektórzy myślą, że jest konkurencja, wyścigu szczurów, która chce oplątać Cię tą czarną siecią, zniszczyć i zatrzymać na Twojej pięknej, indywidualnej drodze szczęścia, spełnienia, radości i obfitości, Twojej niepowtarzalności. Szerszeń. Z czym kojarzy Ci się szerszeń? W większości każdy z nas ma bardzo negatywny obraz tego insektu, dlatego że do dzisiaj pokutują takie przekonania, takie ludowe zabobony, które mówią o tym, że 7 ukąszeń szerszenia zabija konia, a tylko 3 ukąszenia szerszenia zabijają człowieka. W rzeczywistości jednak jest to nieprawda. Szerszeń ma naturalnie jad, troszeczkę silniejszy w swoim stężeniu niż osa i jego żądło jest dłuższe, dlatego to ukąszenie jest bardziej bolesne, ale w rzeczywistości potrzeba aż kilkuset szerszeni, aby zabić zdrowego człowieka. No chyba, że ktoś ma alergię na ukąszenia szerszeni, to może ta dawka będzie wtedy mniejsza. Normalny dorosły człowiek potrzebuje 10 do 90 mg jadu szerszenia, aby odejść z tego świata. Więc jak możesz łatwo przeliczyć, jest to ogromna dawka, niemożliwa wręcz do uzyskania. Szerszenie. Takie podobne do osy, a jednak budzą w nas większy respekt i większy szacunek. I tego właśnie uczy Cię szerszeń. Jak uzyskać respekt i szacunek u innych. Popatrz, osy, w większości nasze europejskie osy, osy, które występują tutaj na wyspach w okolicach Madery, mają troszeczkę inny charakter, nazwijmy to tak, nie są aż takie agresywne, ale nasze europejskie osy w większości są bardziej skłonne do użądlenia, ukąszenia, wstrzyknięcia jadu niż szerszenie. Szerszenie są mądrzejsze, roztropniejsze, dłużej się zastanawiają i używają swojego jadu w ostateczności, jeżeli nie mają już innego wyjścia. Czego Cię jednak uczy to niezwykłe zwierzę mocy, ten niezwykły insekt, jeżeli pojawia się dokładnie teraz w Twoim życiu? To wszystko jest ze sobą związane. Tak jak i temat naszej jutrzejszej 125. ceremonii, gdzie będziemy mówić o tym, by pokazać światu Twoje prawdziwe oblicze, by pokonać strach przed krytyką, by pokonać strach przed tym, że nie jesteś dość dobra, że nie jesteś dość dobry, to właśnie szerszeń nagle teraz się pojawia. Bo szerszeń uczy Cię, jak zobaczyć strach ukryty bardzo głęboko w Twojej podświadomości, i jak go pokonać. Szerszeń pojawia się w takim momencie w Twoim życiu, gdy może dokładnie teraz się krytykujesz albo próbujesz schować się w kąciku i udajesz szarą myszkę. Na zasadzie grania ofiary. Dlaczego mnie się to przydarzyło? Jestem zbyt słaba, zbyt słaby, nie mam siły. Już nie mam do tego wszystkiego wytrwałości i wytrzymałości, aby zrealizować moje marzenia, moje cele. Nic mi się nie udaje. I tego typu sformułowania. Zawsze, gdy krytykujesz innych, gdy obniżasz swoją wartość, gdy w jakikolwiek sposób negatywnie myślisz o sobie, wtedy może zdarzyć się tak, że szerszeń nagle pojawi się w Twoim życiu. Bo szerszeń pojawia się zawsze w takim momencie, by powiedzieć Ci: przestań się mazać, nie udawaj, nie masz pojęcia, jaka siła i moc jest w Tobie. Odkryj Twoją moc, odkryj Twoją siłę. Miej świadomość tego, jaką wyjątkową i niepowtarzalną istotą jesteś.
i działaj. Przestań udawać małą szarą myszkę, bo taką szarą myszką wcale nie jesteś. Jesteś jedyną, niepowtarzalną istotą. Nie ma drugiej takiej istoty jak ty. I jutro o tym dokładnie powiem ci na naszej 125. ceremonii. Jeszcze raz to podkreślę i pogłębię. Zdaj sobie z tego sprawę, że masz tutaj na ziemi szczególną misję, szczególne powołanie. Twój wygląd, twoje talenty, twoje cechy, wszystko jest jedyne i niepowtarzalne. I w sobie, w twoim sercu masz ogromną siłę i moc. I szerszeń pomoże ci ją odkryć i zastosować dokładnie teraz. Szerszeń może pojawić się w twoim życiu dokładnie wtedy, gdy wokół będzie ciemno, szaro, buro i ponuro, gdzie wielu ludzi będzie cię krytykować, mówić nieprawdę, fałsz, zawiść, nienawiść, konkurencja, ktoś będzie dołki pod tobą kopał, w które wkrótce sam wpadnie. To dokładnie w takim momencie może szerszeń pojawić się w twoim życiu i on daje ci wyjątkowe rozwiązanie. Nie myśl o tym, że ktoś dołki pod tobą kopie. Nie myśl, że ta osoba da radę cię zatrzymać. To, że ludzie mówią o tobie źle, to, że ludzie mówią o tobie nieprawdę, nie powinno mieć nad tobą żadnej władzy. Pokaż światu twoje prawdziwe oblicze, tak jak szerszeń. Popatrz, on wcale nie jest bardziej niebezpieczny niż osa, a jaki respekt budzi. Pokaż więc światu twoje prawdziwe oblicze, twoją prawdę, kim jesteś naprawdę, a twoja prawda, prawda twojego serca, obecność, nie chowanie się do mysiej dziurki, by przeczekać, tylko obecność. Jestem tutaj i teraz, realizuję siebie w całej mojej sile, w całej mojej mocy, bo wiem, że siła wyższa mnie wspiera. Wiem, że wszystkie istoty dobra i światła wspierają mnie na mojej drodze i przez to pokonuję fałsz i nieprawdę, zawiść i nienawiść. Jak szerszeń, pokaż się. Poprzez twoją obecność, poprzez twoją świadomość ciebie, pewność siebie, pokonasz wszystkie te żmije kąsające jadem, te pająki, te komary i te wszystkie negatywne insekty, bo tak je nazwę, czyli ludzi opanowanych przez złość, zawiść, nienawiść, zazdrość i wszystkie niskie emocje. Bądź jak szerszeń. Zwróć uwagę na to, na jakie insekty poluje szerszeń. Jednym z jego ulubionych insektów są muchy, a ty wiesz, że muchy zawsze symbolizują negatywne energie, istoty demoniczne i pająki, czarna sieć mroku. Te osoby, które często tkają taką czarną sieć, uwielbiają pająki. Ale szerszeń ma je na swoim jadłospisie. Jest silniejszy, jest mocniejszy i z jego siłą i z jego mocą pokonasz takie właśnie negatywne sieci mroku. Życzę ci z głębi mojego serca, połącz się z szerszeniem, twoim aktualnym zwierzęciem mocy. Poprzez twoją obecność, poprzez twoją świadomość ciebie, poprzez twoją świadomość swojej niepowtarzalności, indywidualności, siły i mocy, która jest w tobie, pokonasz całe zło w całym twoim otoczeniu. A te wszystkie żmije, które próbują kąsać cię swoim jadem, schowają się głęboko do dziury, do szczeliny, bo ty poprzez twoją obecność, poprzez twoją świadomość twojej wewnętrznej prawdy pokonasz wszystko to, co niskie i negatywne. Pamiętaj, szerszeń jest symbolem walki, wojownika, wojowniczki o prawdę, o twoją wewnętrzną prawdę. Pokaż więc innym twoje prawdziwe oblicze, pokaż innym prawdę, którą nosisz w twoim sercu. Dziękuję, widzimy się wkrótce, najpóźniej jutro na naszej 125. ceremonii i może już za jakiś czas na kolejnym naszym spotkaniu. Działaj teraz energicznie, dynamicznie. Pokaż światu, kim naprawdę jesteś, pokaż twoją wewnętrzną prawdę i przestań udawać to małe, pokrzywdzone dzieciątko.
bo już nim dawno nie jesteś. Z siłą szerszenia, z tymi wszystkimi przesłaniami, z tymi wszystkimi informacjami, które przekazałam Ci przez wszystkie lata mojej pracy, pokonasz cały mrok. Strach, który może jeszcze masz głęboko w sercu i z radością i lekkością zrealizujesz Twoją idealną wizję Twojego życia. I tego życzę Ci z głębi mojego serca. Do zobaczenia wkrótce. Twoja Maria Bocardi.